Jest niedziela, 4 czerwca. Wstałem, wyspałem się, najadłem. No i będę się udawał w dalszą drogę. Hostel wygląda mniej więcej o tak. Wszystko fajnie, ok. Cena 5 euro plus 5 euro za parking. Tylko ciepłej wody nie było, ale za to była klimatyzacja. Pakuję się, jadę dalej w drogę. Jest już bardzo gorąco, a jest godzina raptem 6 rano. Jeszcze jestem w Belgradzie, nim opuszczę to miasto, to postanowiłem podjechać obejrzeć cerkiew świętego Sawy. Jest to jedna z największych na świecie cerkwi prawosławnych. Została ona zbudowana na terenie dawnej świątyni, która spłonęła w XVI wieku. Na zewnątrz prace są już widać ukończone, ale podobno w środku jeszcze nadal trwają rekonstrukcyjne. Rzeczywiście robi ona przytłaczające wrażenie. Takie są tu ładne, o, malowidła nad drzwiami. Ogromna, zwłaszcza ta na szczycie kopuła zwieńczona złotym krzyżem. Z daleka już ją było praktycznie widać. A na wprost cerkwi, taki park i fontanny.
podjechałem jeszcze na brzeg Sawy, bo tutaj znajdują się takie rzeczy, takie barki, na których są zorganizowane kluby nocne, w których mieszkańcy Belgradu wieczorami bawią się w takt najnowszych przebojów granych w telewizji, radio oraz do muzyki turbo folk. Jest to taka odmiana jakby naszego disco polo. I takie barki są właśnie przymocowane wzdłuż, zakotwiczone właśnie wzdłuż brzegów Sawy oraz Dunaju. Rodzinny dom stoi tam, gdzie stał, lecz dawno w nim nie mieszkam, los inne plany miał. Za to cały świat domem moim jest, wstaję kiedy zechcę, gdy zechcę idę spać. We'll be right back.
rodzinny dom stoi tam, gdzie stał, lecz dawno w nim nie mieszkam. Los inne plany miał, za to cały świat domem moim jest. Wstaję, kiedy zechcę, gdy zechcę, idę spać. Przemierzać sobie świat, nie przejmować się, jaki będzie dzień, gdzie prowadzą kroki, gdy wolno płynie czas.
I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be Jestem już w Grecji. Dotarłem wreszcie tutaj. Droga była całkiem w porządku, tylko strasznie gorąco. Jak zauważyłem, to odległość od granicy macedońsko-greckiej do domu to jest równe 1500 km. Jestem teraz w mieście Saloniki, w pierwszej po drodze. Saloniki jest to drugie co do wielkości miasto w Grecji. Faktycznie jest ogromne. Wspaniała panorama rozciąga się miasta z autostrady. Jest największym portem morskim. Jest prężnie działającym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, naukowym. Jest tutaj wiele uniwersytetów, a także największe skupisko kościołów bizantyjskich. Jednym z najważniejszych zabytków Saloniki jest Biała Wieża, która została zbudowana w XVI wieku przez sułtana Sulejmana Wspaniałego. Biała Wieża dawniej była nazywana Krwawą Wieżą, ponieważ mieściło się tutaj więzienie. I również Turcy wymordowali tutaj Janczarów. W ogóle Biała Wieża to spełniła funkcję obronną, była częścią fortyfikacji obronnych, a dokładnie południowo-wschodnim narożnikiem murów obronnych. Obecnie w środku znajduje się Muzeum Kultury Bizantyjskiej, a na szczycie jest taras oraz kawiarnia.